dla gości, którzy przybyli. W imieniu całej społeczności gminy Spytkowice serdecznie dziękujemy za uroczyste otwarcie muzeum, które upamiętnia dzieła naszych wielkich rodaków i będzie skarbnicą dla naszych przyszłych pokoleń. Brawo! Brawo, dzieci! I tutaj jeszcze drugie kwiaty tam się rzeczą. Księże arcybiskupie, księże arcybiskupie Marku, księże biskupie Romanie, czcigodni księża, ojcowie, panie senatorze, panie starosto, szanowni radni, parlamentarzyści, pani poseł, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, dziś przyszedł szczególny czas. Powiem szczerze, że 11 czerwca to dla mnie osobiście taka klamra. Klamra, która spina całość od momentu, w którym pomysł realizacji Muzeum Regionalnego przyszedł. A to był 11 stycznia 2011 roku. Podczas rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, diecezjalnego procesu, przyszedł do głowy pomysł, że trzeba upamiętnić ludzi, trzeba upamiętnić czasy i idee, które ci ludzie nieśli, aby nie zatraciły się w pogoni za nowoczesnością. Ekscelencjo księże biskupie, szanowny panie wójcie, szanowni państwo, drogie dzieci, to dzień radości dla was, ale dzień też wielkiej dumy i radości wynikającej z tego, że pośrodku tej miejscowości powstaje Muzeum Dom Pamięci, pamięci o wielkich Polakach, którzy tutaj byli, pracowali, mieszkali, zatroskani o dobro wspólne tej małej ojczyzny, jaką stanowi ta miejscowość i jej najbliższe okolice. Dobro wspólne, które wydawało i wydaje wspaniałe owoce, dzięki któremu mieszkańcy, wy moi drodzy, macie poczucie własnej tożsamości, własnej historii, tego piękna, które było tutaj tworzone, z którego można się chlubić, ale które także zobowiązuje na przyszłość, żeby to dobro otrzymane po przodkach, wspaniałych postaciach, nie tylko było wspominane, ale było zachętą do budowania wspaniałej przyszłości tej miejscowości, tej małej ojczyzny, a wraz z nią całej naszej ojczyzny, naszego kraju. Życzę wam, moi drodzy, aby to muzeum było bardzo ważnym punktem odniesienia w myśleniu o tym, waszym myśleniu o tym, kim jesteśmy, z czego wyrastamy, dokąd zmierzamy. Niech Pan Bóg, Ojciec nas wszystkich, Stwórca nieba i ziemi, a jednocześnie źródło wszelkiej miłości i dobra, wam we wszystkim błogosławi. Szczęść Boże. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, módlmy się. Boże w Trójcy Jedyny, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Prosimy Cię, pobłogosław to muzeum upamiętniające wybitnych synów tej ziemi i spraw, aby wszyscy, którzy będą je nawiedzać, wynosili z tego miejsca natchnienie do pełnienia Twojej woli i życia zgodnego z Twoimi przykazaniami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ksiądz arcybiskup błogosławi. Dziewczynka ze szkoły w Bachowicach podeszła z nożyczkami, więc drodzy państwo, teraz
uroczyste otwarcie, przecięcie wstęgi. Tak, uwaga, 3, 4. Dzięki wam. Właśnie wstęga została przecięta w kilku miejscach. I w prawo zapraszamy. Jestem współautorem tej wystawy. Razem z Maciejem Mikulskim, moim synem. Te trzy najważniejsze postacie, które wystawę wytygowały, a mianowicie Franciszek Stepczy, ksiądz dr Franciszek Gołuba i sługa Boży ojciec Rudolf Warzecha, to są centralne postacie tej sali. Na froncie jest krótka nota o tych postaciach. Na rewersach tych grafik każda postać ma swoje kalendarze. Wszystkie te trzy postacie osadzone są na tle mapy Bachowic. Z tymi Bachowicami są tak mocno nawiązane. A przedmioty są po prostu scenografii. To są rzeczywiście przedmioty pochodzące z tej sali. Dziękuję bardzo. Przed nami wystąpią pani Katarzyna Simik i pani Emilia Bernacka w koncercie słowno-muzycznym dla tych, którzy idą śladami Bożej Dzieciny według rozważań ojca Rudolfa. Do tych, którzy idą śladami Bożej Dzieciny. Kiedy te słowa zamierzam pisać, myśl moja wybiega do was, drogie dzieci i kochana polska młodzieży, ale również i do tych, którzy pragną nawet pod wieczór życia zachować świeżość wiosny życia. Dlatego idą za małym Jezusem po drodze dzieciństwa duchownego. Dziękuję.